Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do Niuansu. Niuansu, którego w czasach dzisiejszych potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Czasy dla środowisk liberalnych ciężkie, trudne, więc proszę Państwa, do tego, żebyśmy mogli robić to, co Państwo lubią, cenią i do czego tak chętnie wracacie, to dzięki Państwa i Państwu wsparciu, dzięki darowiznom cyklicznym, za które w imieniu swoim i naszego zespołu bardzo Państwu dziękuję. A dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiać, może od razu przedstawię naszego gościa, którego mam zawsze wrażenie, nie trzeba przedstawiać. Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy, który opublikował w 1991 roku książkę pod tytułem Wódz, co ma znaczenie dla dzisiejszego spotkania. W 2007 objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, no i jest osobą publicznie znaną, zabierającą głos w sprawach publicznych. Witam Ciebie, Jarku. Dzień dobry Państwu. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś zupełnie innym, proszę Państwa, pełne zaskoczenie. Nie wiedziałem, że z Ciebie taki showman jest. No to wiesz, no showman jak showman, to dla naszych widzów i słuchaczy. Jarosław Kurski, Dziady i Dybuki, to jest Twoja książka, tak. Pretekst do naszej dzisiejszej rozmowy i proszę Państwa, dwa słowa na rozpoczęcie naszej rozmowy, bo książka miała premierę wczoraj. Proszę Państwa, zaczyna się od niewinnego, teoretycznie niewinnego, niesmacznego żartu Lecha Wałęsy, który lecąc, jest prezydentem, tak? Jesteśmy na początku lat 90. Lecimy samolotem z Lechem Wałęsą i Lech Wałęsa obok siebie ma swojego doradcę, Bronisław Geremek, profesor Bronisław Geremek. I Lech Wałęsa w pewnym momencie, żeby tak ugodzić do żywego profesora, zaczyna jakieś takie uwagi o charakterze ewidentnie antysemickim. Ówczesny ty przyglądasz się temu trochę obojętnie, trochę ze zdziwieniem i w zasadzie stwierdzasz, że to jest fragment, taka anegdota, która nadawałaby się może do opowiedzenia. Piszesz swoją książkę, kiedy rozstajecie się już z Lechem Wałęsą, przestajesz być jego rzecznikiem prasowym, piszesz swoją książkę Wódz, ona się ukazuje w 1991 roku, ale zanim się ukazuje, zamieszczasz tam taki fragment, który spowodował, że twoja mama w środku nocy bije do drzwi i żąda od ciebie wykreślenia fragmentu, z którego wynikało, że ludzie myśleli, plotkowali o niej, że jest Żydówką. I to jest początek książki. Yeah. To jest początek twojej książki, tej tu, proszę Państwa, Dziady i Dybuki, która rozpoczyna wielkie twoje prywatne śledztwo. Piszesz o jakby takim zagłębianiu się w przeszłość własnej rodziny, bo jak stwierdzasz, w 27 roku życia, będąc już nawet ojcem, nic nie wiesz w zasadzie o rodzinie swojej matki, sporo o rodzinie swojego ojca, ale o rodzinie matki prawie nic. Ten atak paniki, którego doznała twoja mama, powoduje, że tak jakby zapaliła ci się lampka jakaś, tak jakby to nagle, zaraz, to jest niewspółmierna reakcja, to znaczy, że coś w tym musi być. I to jest tak jakby ten odpalenie tego momentu, w którym ty rozpoczynasz śledztwo prywatne, które trwa w zasadzie do ukazania się tej książki, czyli 30 lat pracy. I powiem ci tak, że... Bądźmy szczerzy, to nie była taka praca day by day, tak. No, ja to po prostu robiłem okazjonalnie, zostawałem czasami w pracy. Jasne. Po godzinach i szperałem w internecie, a później to już wszystko się posypało. No i docierasz bardzo daleko i jakby książka, jeżeli Państwo już o niej słyszeli, a to jest niewykluczone, jakby stawia, punkt ciężkości jest położony promocyjnie w książce, w gruncie rzeczy na tym, że odkrywasz żydowskie korzenie swojej rodziny, a ta książka jest wielowątkowa, tyle wątków, że równie dobrze, nie mówię, że coś, jakiś element miałby przeważać nad innym, bo w gruncie rzeczy, kiedy rekonstruuje się konstelację rodzinną, to w sumie decyduje bardziej, ile ma się wiadomości o przyszłości, żeby
położyć na tej szali rekonstrukcji, ale jest mnóstwo na temat Gdańska, mnóstwo na temat przeszłości niemieckiej, mnóstwo na temat tego, jak te losy rodzinne się układały nie tylko w Polsce, ale także poza Polską. A takie pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy, czy to tylko był rodzaj niepokoju związanego z reakcją na to, co twoja mama, jak twoja mama zareagowała w 91 roku, był tym napędem do tego, żeby przez 30 lat, nawet jeśli dorywczo, wracać do tego tematu, czy coś jeszcze ciebie napędzało? No, nie bez powodu ta książka ma tytuł Dziady i Dybuki. I we mnie inkarnował się Dybuk. Mhm. No wiemy, kto to jest Dybuk. No, ale powiedz. Wiesz. No, to jest duch zmarłej osoby, która się wciela w osobę żywą i uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie, bo ciągle zaprząta głowę właśnie tą zmarłą osobą. No to ona jest na podstawie wspaniałej sztuki Janskiego, ale no ja nie bez powodu odwołuję się do tej duchowej mitologii słowiańsko-żydowskiej, bo i dziady też mają swoje referencje oczywiste dla każdego, kto skończył szkołę średnią. Więc wcielił się we mnie Dybuk i nie dawał mi spokoju, bo zrozumiałem, tak jak powiedziałeś, że ja o swojej matce wiem tylko to, co ona chciała mi powiedzieć, czyli taki świat przedstawiony. I w związku z tym nie do końca ją rozumiem, nie rozumiem jej reakcji. To jedno niewinne zdanie, że słuchaj Lechu, przecież sam mówiłeś i twoi zwolennicy mówili, że moja mama jest Żydówką, wydawało mi się po prostu taką no, ilustracją z indyferentnego sporu. Równie dobrze Lech mógłby się droczyć z Geremkiem o brunetów, przecież wiadomo, że nie był ani antysemitą, ani nie znosił brunetów. To nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby dowiedz Geremkowi, ale ja uważałem, że to nie ma znaczenia żadnego, że to jest kompletnie pozbawione znaczenia. I ta reakcja mamy, egzystencjalny strach. Egzystencjalny strach. Taki, jej się trzęsły ręce i ona była jak połowa zwierzyna złapana wewnyki. I ja zrozumiałem, że no, że je w teatrze, który mama ustawiła, te dekorum całe. No i tak, i to mnie zaczęło bardzo interesować. Zacząłem wypytywać, pytać, kto jest na tych zdjęciach, a dlaczego ona była w Londynie w roku 60, z kim się wtedy spotkała, kto to jest Sir Louis Neymier. Okazało się, że to jest brat babci. Mm. Żyd, syjonista, autor linii Curzona. No, wybitny intelektualista również. Wielokrotny, znaczy doktor honoris causa wielu uniwersytetów. Uważany za jednego z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszego brytyjskiego historyka. No, potem się okazało, że w rodzinie mamy Gaona z Wilna. Mm-hmm. No, takie rzeczy zaczęły wychodzić, o których mama albo nie wiedziała, albo milczała. I reakcja, wiesz, reakcja twojej mamy, bo to jest bardzo ważne chyba dla tego punktu wyjścia książki, jak rekonstruujesz krzyk, rozpaczliwy krzyk swojej mamy. Ja nie jestem żadną Żydówką, jestem Polką, 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 krzyczała w środku nocy. I wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że ta książka twoja to nie jest tylko... wchodzi się w nią fenomenalnie, bo po prostu pewien zabieg, który tu się odbywa, jest bliski, podejrzewam, wielu osobom. Mianowicie mnie zdziwiło, bo ja myślałem, że osoby, no ja jednak jestem młodszy, tak, że osoby urodzone w połowie lat 70. to generalnie były ofiary wielkiego milczenia na tematy polsko-żydowskie. Mówię ofiary, bo rzeczywiście to ma dużo wspólnego z tym, co ty otwierasz jako te obszary tabu. Prawda? Że literalnie nic nie wiedzieliśmy. Ja pamiętam do dziś, kiedy w szkole podstawowej mówiono o 6 milionach ofiar wojny w Polsce i nie było mowy o tym, że, prawda, że to były ofiary tu polskie, a tu żydowskie. Można na ten temat różnie się zastanawiać, ale faktem jest, że to tematu żydowskiego w ogóle nie było w szkole, więc jak my przyszedł 89 rok, nie wiedzieliśmy nic. Kiedy czytałem twoją książkę, to miałem wrażenie, że z tobą jest podobnie, że w gruncie rzeczy ty nic nie wiedziałeś. Mało tego, ten krzyk ja jestem Polką, to był trochę też
sposób, w jaki ty się wychowałeś, to znaczy, że... No tak, ja się wychowałem w takim, może nie zbyt katolickiej, ale jednak o rodzinie, która no, posyłała dzieci na religię. Jako ja się w polskiej katolickiej rodzinie wychowałem. No ale mało tego, walczyłeś o Polskę, to znaczy przypomnijmy, tak, że... Tak, widać, że ten ogromny patriotyzm mamy i to zaangażowanie w Solidarność też miał takie podglebie neofickie. No. Mhm. Znaczy mama się poczuła... Tak to teraz nazywasz. Podwójną, potrójną patriotką. No. No, ale to jest typowe zjawisko dla tych asymilantów, którzy wobec Polaków muszą zaświadczać w dwój czy trójnasób, że są godni tego, żeby być Polakami, a i tak nigdy za Polaków nie będą uznani, bo ta kropla żydowskiej, trującej żydowskiej krwi zawsze będzie powodem do tego, że będą wytykani palcami, będą obmawiani, będą przedmiotem szyderstwa. Ja o tym piszę, to nie jest doświadczenie tylko mamy, to jest doświadczenie całej tej mojej rodziny Bernsteinów i Zemersteinów. I jedni to odrzucali, a inni się temu poddawali i przechodzili przez to pasmo upokorzeń. Na pewno powinieneś zapytać, o czym jest moja książka. Nie, a ja chcę ci powiedzieć tylko krótko i tyle, że to jest książka o tożsamości. To jest książka, która odwraca logikę. Mhm. Do tej pory antysemici śledzili Żyda w Polakach. Każdy ma jakąś kroplę żydowskiej krwi, więc on był powód, dla którego... To jest w twojej odpowiedzi, Wałęsie. Tak, z żydowską krwią oni się czuli jak łowna zwierzyna, a ci prawdziwi Polacy ich tropili. Ja tą książkę odwracam logikę. Ja wywalam wszystko na stół. Mhm. Ja mówię, jak było. Piszę o swoich przodkach. I aż do tego momentu ja nie spotkałem się z żadnym antysemicką reakcją, bo oni zgłupieli, ci aryjskie rzeczoznawcy, te wypierdy germańskiego ducha. Mm-hmm. To pisał Tuwim, moją krew i waszą sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha. Oni milczą, bo to jest odwrócenie logiki. Wiesz, ale jest, powiem ci, że nawet nasza rozmowa może wprowadzać niektórych w błąd, bo my, proszę Państwa, książka jest napisana w tak stonowany sposób, jest taki rodzajem intymnego zwierzenia z historii rodziny, że od razu może powiem, że twoja obecność publiczna może uprzedzać niektórych do lektury. Tymczasem to jest trochę tak, że za tej książki wyłania się ktoś inny. To znaczy, wiesz, nie ma tu śladu publicystyki, w której bierzesz udział. Chcę powiedzieć, że to jest taka rzetelna rekonstrukcja historii rodziny, w której teraz, wiesz, użyłeś dość takich wyrazistych słów. Nie mam nic przeciwko temu, ale chodzi mi tylko o to, że wyrazistych słów w tej książce nie ma, proszę Państwa. W gruncie rzeczy jest bardzo dużo momentów, które no, kapitalnie robią tej książce dla wciągnięcia czytelników, ponieważ twój osąd jest zawieszany bardzo często. Wiesz, ja uznałem, że jakakolwiek forma publicystyki tę książkę zabije. No, słusznie. I po prostu tam nie ma zdania publicystyki. I zastanawiałem się, jak ją napisać. Mhm. Długo nie miałem pomysłu. I tytuł Dziady i Dybuki przyszedł późno. Ale wiedziałem, w jakimś momencie, to mi podsunął Sewek Blumstein, rozmawialiśmy kilka lat temu. Słuchaj, mówi, ty to musisz napisać jako rekonstrukcję własnych poszukiwań. Po prostu tak, po kolei, krok po kroku, jak było, jak się o tym dowiedziałeś i co potem robiłeś i co odkrywałeś. I dlatego to jest opowieść dygresyjna, bo tego się nie da ułożyć w jeden wątek. I ja z całą premedytacją robię dygresję. Ale tak jakoś się fajnie składa, że one się wszystkie ze sobą łączą, że to jest trochę jak takie zdrapywanie kolejnych warstw farby, starej farby i dochodzenie do prawdy. No i proszę Państwa, od razu też chyba jasne jest, że to nie jest tylko czcze słowa na okładce w blerbie, znaczy wchodzi się w tę książkę jak kryminalną opowieść w pewnym sensie, no bo tego rodzaju śledztwa, proszę Państwa, które zaczyna się od różnych uwag, prawda, Lecha Wałęsy, no okazuje się, że ty odkrywasz kulturowe pokłady własnej obojętności wobec antysemityzmu,
nawet przygląda się swojej niechęci do Niemców, prawda, jako gdańszczanin. I takie moje pytanie. Zanim je zadasz, ja tylko chciałem małe sprostowanie dotyczące Lecha, bo żeby to nie wyszło na to, że on jest tutaj jakimś żydożerzą czy antysemitą. Lech jest Lech, tak? I zresztą on zaprosił Geremka do Belwederu zaraz po tym, jak wygrał wybory. No i Pronek mówi, ale panie Lechu, po tym wszystkim, co pan wygadywał, pan mnie teraz zaprasza, a Wałęsa na to, ale panie Bronku, ja tylko tak mówiłem, że się tak nie myślę. Tak, jest to tutaj. Tak, więc Lechu to mówił, bo wyczuwał, że tutaj może coś na tym wygrać, ale nie można mu postawić zarzutu antysemityzmu. Będę go bronił, tak? Nie, to... Ale ponieważ ja uznałem, że pisanie tej książki z jakimś takim arierpensy, że ja mam taką autocenzurę, zabije tę książkę, bo czytelnik natychmiast wyczuwa fałsz. I no tam jest sama prawda, podobno ten idol prawicy, niejaki Józef Mackiewicz mówił, że tylko prawda jest ciekawa, więc... No, to niewątpliwie, bo na przykład kiedy... To wszystko jest na stole. Bo proszę Państwa, ta rekonstrukcja, to też może warto by było przypomnieć, czy przedstawić naszym słuchaczom, kiedy rekonstruujesz, gdzie jest, no, jakby zaczynamy wyruszać w przeszłość, to przypominasz, że taką migawkę z historii twojego ojca, który, prawda, w Warszawie w pewnym momencie mamy środek okupacji i w pewnym momencie na ulicy znalazł się Żyd, który ewidentnie został, musiał wyjść, czy wygnany został ze swojej kryjówki i przychodzi Niemiec i Niemiec wykonuje egzekucję praktycznie na miejscu, a ty wspominasz historii swojej rodziny, moment taki, w którym twój tata jako dziecko po prostu bawił się w berka dookoła zwłok tego Żyda, no więc jakby wszystko jest na stole, prawda? No tak, ale to też chciałem pokazać realia tamtej Warszawy i pokazać, że potem po tej strasznej wojnie nikt już nie umiał odróżnić dobra od zła i że te opowieści taty też są prawdziwe, no był nastolatkiem, no, a leżące zwłoki zmordowanego człowieka były no, jakąś odmianą, jakąś małą atrakcją od codziennej podwórkowej rutyny. No straszne. No. Jest, tak się zastanawiam, czy tobie przyniosło pisanie tej książki spokój jakiś? Tak, zdecydowanie. Bo ona, od razu dodajmy, jest przeniknięta smutkiem. Tak? Tak, jest to poruszające, ponieważ ona jest przeniknięta smutkiem. No wiesz, no historie, które przytaczasz, no z całą pewnością nie są wesołe i nawet nie próbujesz tutaj czytelnika rozbawiać, ale po prostu jest przesycona takim smutkiem tego, co się stało nie tylko twojej rodzinie, ale w ogóle na tych skrwawionych ziemiach, jak pisze Snyder. No tak, bo to jest jakby przekrój XX wieku, a wiadomo, że to był okropny wiek. Historia spuszczona z łańcucha, to wszystko wiemy. Natomiast wydawało mi się, że ta część pierwsza, no ona jest napisana taka trochę w stylu Hrabalowskim, no, że ja łapię dystans do rzeczywistości. Tam jest masa autoironii. Jest. I nie ma żadnej heroizacji ani mitologii. Właśnie jest demitologizacja wszystkiego. To wszystko prawda, proszę Państwa, ale jest niebywale smutne w pozytywnym sensie tego słowa. Jest prawdziwe. W tym sensie. No prawdziwe, no wiesz, że po prostu szukamy sposobów na opowiadanie o przyszłości swojej rodziny, pewien rodzaj dystansu, który zachowujesz choćby przez sposób prowadzenia opowieści, no taki narracji, która nie ma żadnych pochopnych tutaj wniosków, tak? Podkreślam, proszę Państwa, jest to bardzo taka oszczędna, zdyscyplinowana narracja. Duże zaskoczenie z publicystą, który lubi powiedzieć, co myśli. I to dobrze robi, znaczy, ale jednocześnie powoduje, że wiesz, no, że to jest przenikliwie smutne, no bo to jest historia po prostu, no co tu mówić, wiesz. I tak się zastanawiam, czy to zejście do tego tartaru, wiesz, naszej historii, czy to przyniosło ci jakiś rodzaj spokoju, wiesz, bo to jest
Dzisiaj byśmy powiedzieli, wiecie Państwo, można tak, pozwolę sobie jeszcze dwa słowa powiedzieć. Wiesz, kiedyś by powiedziano, że to Orfeusz chodzi do Tartaru, żeby tam poszukać ukochanej osoby, tak? I wiadomo, czym to się kończy, że obraca się i Eurydyka zamieniona w kamień, więc nie udało się. Potem mamy w Księdze Rodzaju żona Lota ogląda się za siebie, prawda, i zamienia się w słup soli. A dzisiaj mamy do tego inny stosunek, raczej. Oglądasz się za siebie, żeby pogodzić się ze sobą. I stąd moje pytanie, czy to był rodzaj też terapii? Wiesz, takiej. No, dobrze to ująłeś. Ja pisząc tę książkę miałem autoterapię. Mhm. W ogóle nie chodzę do terapeutów. Też nie ma się czego wstydzić dzisiaj, wiemy. Natomiast ta książka niewątpliwie była potężną autoterapią dla mnie. I po jej napisaniu nastąpiło wyzwolenie. Tak? Wyzwolenie, tak. I ten dybuk mi nie odpuszcza autentycznie. On tak? Mnie odpuszcza. Tak, tak. Dlatego, że ja już go nie noszę sam, bo ja go cały czas muszę nosić sam, bo w mojej rodzinie to mama słuchała, owszem, no ale była jednak przerażona. Tata też słuchał z ciekawości, no ale to nie jego dotyczyło, tylko jakby rodziny jego żony. Jacek to całkowicie odrzucał, mój brat. Więc ja właściwie byłem z tym kompletnie sam. I to mnie gniotło, no. Więc musiałem to z siebie wreszcie wyrzucić. A tak się złożyło, że miałem okres w pracy wyjątkowo parszywy i pomyślałem sobie, że lepiej rozmawiać z duchami niż z ludźmi, bo duchy są ciekawsze, mądrzejsze i są mniej wredne. Natomiast przyszła ulga, tak, z całą pewnością. No co tu dużo będę mówił. No, w momencie, kiedy na schodach mojego domu pojawiła się paleta ze 150 książkami, taki samochód przyjechał. Aha. 50 książek, to jednak ona sama jest dosyć gruba. No. I wyjąłem pierwszą książkę, no to się rozpłakałem ze szczęścia. Podobno jest tak, że można napisać wiele książek, ale tak naprawdę pisze się jedną książkę w życiu. I ja sobie myślę, że to chyba będzie moje opus magnum, że ja już nic ważniejszego nie napiszę. Owszem, będę pisał książki, ale to jest ta jedna książka. Wiesz, że od razu jak pisałeś, jak przypomniałeś ten moment, który ciebie uruchomił do rozpoczęcia pisania, to przypomniałem się taki moment, wiesz, takie rzeczywiście momenty zostają. Kiedyś byłem wieczorem zaproszony do radia przez Daniela Pasenta i on był bardzo nieswój, był zupełnie się zachowywał inaczej niż zwykle. Proszę Państwa, Daniel Pasent, do rany przyłóż, miły, ciepły człowiek. I chodził tak jakby był, wiesz, wytrącony i wiesz, no detal, ale w którymś momencie tak go to od środka gniotło coś, tak? Nie wiedzieliśmy, co to jest, goście nie wiedzieli, że on w którymś momencie powiedział, już tak nie wytrzymał, tak jakby się po prostu wyrwało, nie chcąc o tym mówić, powiedział, przyśniło mi się, że się znowu ukrywam. Mm. I to było coś takiego, i tak, nigdy mi się to nie śni. To było coś takiego, jakby nagle wszystko dookoła zostało unieważnione, wiesz, tak jakby taki pomost w czasie i przestrzeni się dokonał, bo nagle, wiesz, te odległe czasy, ty wielokrotnie o tym mówisz, że ten przodek, prawda, namier, odległy dla mnie, prawda, inna postać z przyszłości, kto to wie, w pewnym momencie nawet jest taka chwila, kiedy ty piszesz o tym, że my mamy tych przodków, można od pewnego momentu rozgołęziają się w tyle postaci, że tam na poziomie już prapradziadków to są czasami setki osób, jeśli nie dziesiątki, jeśli nie setki osób, ale jednak jest taki jakby tunel, który nas uruchamia i coś staje się, ta jedna postać ważna. I to jest strasznie ciekawe, że w książce jednak wybierasz to podążenie ścieżką żydowską, prawda? Że mogłeś pójść, wiesz, inną gałąź swojej rodziny. Opisujesz niby wszystkie, ale jakby wciąga cię to. I moje pytanie, czy to przez te tajemnice, tak? Czy to tabu? Tak. Tabu rodzinne? Tabu jest... uczniom zabraniano, czy wprowadzono tabu do lekcji, to uczniowie by naprawdę chętnie się uczyli. Tylko nie wiem, jak to tabu zrobić. No. Tabu niewątpliwie jest tym czynnikiem, który człowiek z przekory najnormalniej w świecie próbuje zgłębić.
I gdyby mama o swoich żydowskich korzeniach mówiła, tak jak się mówi o korzeniach, nie wiem, szwedzkich, francuskich czy ukraińskich, to pewno by mnie to specjalnie nie intrygowało, ale uznałem, że tu jest no, ta tajemnica, zakazany owoc. To w ten sposób działa, tak. Więc to tabu jest w tej książce. A dlaczego ja wybrałem ser Louisa Neimira? Tak. No w pewnym sensie go przybliża. Że do tego zmierza twoje pytanie, bo tam prawie pół książki jest o nim. On mi się wydawał, bo to jest ciekawa opowieść o rodzeństwie, o mojej babci, która podążyła ścieżką swoich rodziców, asymilantów i przejęła chrzest i zmieniła nazwisko z Teodory Bernsteina, na Niemirowska. I jej brata, który z wielu powodów, być może charakterologicznych, być może jakiejś przenikliwości intelektualnej, on odmówił konwersji. Powiedział, ja zostaję przy żydostwie, aczkolwiek sam był wychowywany w domu, który już był właściwie polskim ziemiańskim domem, no polskiego ziemianina był wychowany. On pozostał przy żydostwie, mimo że nie był obrzezany. Ale jak na tym polegał jego dramat, bo on już był tak asymilowany w kulturę polską i tak w młodości uważał się za Polaka, że powrót do korzeni żydowskich był bardzo trudny i mimo, że był syjanistą i nie wrócił nigdy do praktyk religijnych, to jednak przez swoich najbliższych współpracowników, przyjaciół, czyli Weizmana, Ben-Guriona, nigdy nie był uważany za swojego. Więc znalazł się na ziemi niczyjej. I ten problem tożsamości przez całe życie mu towarzyszył. Podczas kłótni z ojcem w wieku 10 lat na pytanie, kim my właściwie tato jesteśmy? Kim ja jestem? Mhm. Ojciec Józef, wtedy Bernstein, powiedział nikim. Nikim. I to, że oni są nikim, zostało z nim do końca życia. Prosił, żeby jego prochy rozsypać. Ja nie uważam, że on kazałby się rozsypać dlatego, że jak mówiła jego żona ser, ta Julia Neimir Kazarina, że on dlatego chciał się rozsypać, chciał być całe życie wolny. Nie, on po prostu nie miał ziemi, do której można by złożyć te prochy, które uważałby za swoją ojczyznę. Jakbyś jeszcze w dwóch słowach powiedział, kim on był, bo większość naszych słuchaczy może nie wiedzieć. No już wspomnieliśmy, że on był wybitnym historykiem, który jednak odegrał wielką rolę w momencie kształtowania się polskiej państwowości w roku w latach 14-19 pracował w Foreign Office i był, no mówiąc krótko, doradcą Lloyd George'a, premiera Wielkiej Brytanii. No, chłopak z Galicji, no z ziemiańskiego domu, ale jednak z Galicji, zrobił niesamowitą karierę w ciągu tych kilku lat jako absolwent Oxfordu. No i miał wpływ na wytyczenie granicy, wschodniej granicy Polski. On uważał, że trzeba ją wytyczyć według kryteriów etnicznych, tak, żeby zapobiec kolejnym wojnom i konfliktom etnicznym, czyli bałkanizacji Galicji. Przeciwstawiasz go w książce Dmowskiemu. On był osobistym wrogiem Romana Dmowskiego. Dmowski nie mówił o nim inaczej, jak ten galicyjski Żydek depczący mi po piętach. Zrazu go zlekceważył, ale przez to, że Ludwik miał dostęp do ucha Filipa Kera, swego przyjaciela z Oxfordu jeszcze. A później także a Philip Kerr był po prostu sekretarzem Lloyda George'a. No to miał rzeczywisty wpływ na przebieg tej granicy, dlatego że on dawał argumenty ówczesnemu wielkiemu imperium światowemu brytyjskiemu na takie wytyczenie granicy, które no nie podobało się Dmowskiemu. Dmowski uważał, że Galicję Wschodnią trzeba spolonizować po prostu. Żywioł ukraiński trzeba zminoryzować, a jako taki anihilować i uczynić te trzy prowincje, czyli stanisławowskie, te trzy województwa, stanisławowskie, lwowskie i wołyńskie, po prostu małopolską wschodnią.
i inkorporować do Polski. No. I jest to, jednym z bohaterów, to przyniosło straszne owoce, straszne. Jest jednym z bohaterów twojej opowieści. Myślę, że tak się zastanawiam nad tym, wiesz, milczeniem, które jest jednym z takich no, niewidzialnych sieci, które łączy twoją opowieść, że było milczenie i zadajesz pytanie sam sobie, czy mam prawo dekonstruować wysiłek asymilacyjny rodziny, to znaczy trzy pokolenia włożyły absolutnie niesamowite zasoby energii, w gruncie rzeczy można powiedzieć, że poświęciły część życia na ten wysiłek asymilacyjny. I to, bo my tak mówimy o milczeniu trochę z naszej perspektywy, jeżeli mogę tak sobie pozwolić powiedzieć, ale perspektywa tych poprzednich pokoleń jednak była inna, bo to ta reakcja twojej mamy, dużo o tym mówię, ale myślę, że każdy z nas może z historii rodziny wyciągnąć jakieś inne przykłady też. No to było milczenie dotyczące przetrwania. To było i jest taki moment, kiedy wy w 2007 roku ty wracasz z mamą i twoim synem ze Lwowa i zatrzymaliście się w Bełżcu. Tam jest, proszę Państwa, takie niebywałe miejsce pamięci. Warto się zatrzymać i odbyć to spotkanie z przeszłością w Bełżcu. No, tam był obóz zagłady po prostu. Tam był obóz zagłady i ty mówisz do swojej mamy, tak jak to traktujesz, że przyglądasz się nazwom miejscowości, z których przywożono ofiary i przy marcowych transportach z Lwowa powiedziałeś do swojej mamy, zobacz, w którymś z tych transportów mogłaś być ty. Ona wtedy nic nie odpowiedziała, dalszą drogę spędziliście w milczeniu, nazajutrz powiedziała tylko, wiesz Jaruś, po tym co powiedziałeś nie mogłam spać. Więcej do tego tematu nie wracaliśmy. To jest jakiś rodzaj... Ja uważam, że mama miała rację w czasie tej rozmowy dramatycznej przy pisaniu tego wodza, kiedy ona domagała się, żebym ja wykreślił to zdanie. Tak? Ona mówiła, ty nie wiesz, co robisz, ty nie rozumiesz, bo ty nie wiesz, jaki jest w Polsce antysemityzm. Mhm. Ja uważam, że mama coś... Ale po 30 latach idziesz jeszcze dalej, piszesz książkę, w której wykładasz wszystko. Jaki antysemityzm? O czym mama mówi? Otóż mama wiedziała, ja nie wiedziałem. Ona miała rację, nie ja. Mhm. I to, że ona milczała, to ja w ogóle nie osądzam z tego. Ja nie czynię jej żadnego zarzutu, bo to był egzystencjalny strach tropionej zwierzyny. I ja to rekonstruuję losy rodziny, właśnie jak oni musieli uciekać z Koszyłowiec do Lwowa, do tych krewnych Wiśniewskich, którzy przyjęli ich mimo ich żydowskiego pochodzenia. No potem zaczęło się zagęszczać w tym Lwowie, musieli jechać do Warszawy, gdzie nikt ich nie znał właściwie. No. Więc ja mamy nie oceniam, rozumiem, ale uważam, że to jest taki moment, że jak ci Żydzi w Polakach, bo ja mam jakiś tam, wiesz, ja odrzucam kategorie norymberskie całkowicie. Mhm. Odrzucam, po prostu uważam je za upokarzające. Nie stosuję ich. No ale według tych kategorii ja jestem w 1/4 Żydem. No. Mama jest w połowie, więc ja w 1/4. Więc prawdopodobnie w czasie okupacji bym przeżył, bo prawo norymberskie dopuszczało taką domieszkę krwi. Tak? Ale mama już nie, a babcia z całą pewnością nie. Jeśli ktoś by się bawił w subtelność. Cała ta opowieść pokazuje, że to, co było do tej pory anegdotą, żartem, opowieścią z książki o Holokauście, no, taką wiedzą powszechną, stało się wiedzą osobistą. Mhm. Jak spojrzałem na drzewo Bernsteinów, to 18 członków rodziny nie żyje. Zamordowani zostali w Berlince, w getcie, w Bełżcu, Auschwitz. Zresztą tak, jak i część polskiej rodziny. Takie wgłębienie się w tą tragiczną przeszłość wieku XX uświadamia nam, w jakich my w gruncie rzeczy szczęśliwych czasach żyjemy. No w takich czasach, w których ty możesz napisać taką książkę, prawda? Myślisz, że ja nie ryzykuję?
Nie, tego nie mówię, ale możesz sobie pozwolić na, W sumie w gruncie rzeczy nie chodzi o mnie, ale chodzi właśnie o moich krewnych. Ja tego z nimi nie konsultowałem i nie wszyscy są szczęśliwi z powodu tej książki. Ja nie bez powodu ucinam drzewo genealogiczne na moim poziomie, tak? Nie ciągnę tego dalej. Dzisiaj jest tak, a jutro co może będzie, być inaczej. A co będzie jutro? W jakim w tej chwili żyjemy kraju, w którym się masowo dotuje pana Bąkiewicza? Przychodzą marsze tak zwanej niepodległości. Wiesz, szkoda mi nawet, wiesz, na nich przy okazji twojej książki, na takie no, ale postacie. Oni mają poparcie tej władzy, wiesz, a kto wie, czy oni będą przyjęci do mają, rządu. Już, no, są, wiesz, już są w rządzie. Rozpętano. Wiesz, wydaje dobrze, nie mówmy o tym. Wiemy, o co chodzi. Ich, więc ja tylko chcę powiedzieć tyle, że obawy mojej mamy nie były bez podstawy. Wręcz przeciwnie. One były oparte na życiowym doświadczeniu, prawda? Na życiowym doświadczeniu. Ona widziała niejedno i tak jak rozmawiamy tutaj, my tu często, proszę Państwa, w takie jednak kwantyfikatory wędrujemy, a tu są po prostu one historie opowiedziane i wystarczy te historie przytoczyć. A Ludwik, jeszcze wspomnę o tym Ludwiku, bo pytałeś. Ludwik Niemirowski, Sir Louis Neymir, był po prostu uosobieniem żydowskiego spisku przeciwko Polsce. Dla wszystkich zwolenników spiskowej teorii on jest koronnym dowodem na to, że Żydzi spiskują przeciwko Polsce, bo nam przesunęli granice. Mhm. To jest oczywiście antysemickim bełkotem, ale warto to dokładnie przeczytać i przeanalizować. I dlatego postać Ludwika była po prostu zapomniana. No tak. W rodzinie. Tak, o nim się nie mówiło. Ja się o nim dowiedziałem przypadkowo. Była jedna książka po angielsku u was w domu, którą zabrał brat, tak, bo się uczył angielskiego. Tak. Są dwa takie punkty, ku którym ciąży twoja opowieść o rodzinie. Pierwszy to jest oczywiście Gdańsk, o którym wspominaliśmy, a drugi to jest Dworek, 200 kilometrów od Lwowa, który to Dworek nie jest tylko miejscem z przeszłości, ale miejscem, do którego się z mamą udawaliście. Nie chcę być małostkowy, ale taki Dworek to, wiesz... No, tam było, to był ogromny majątek, no co tu dużo mówić, no, to był duży majątek. No tak, ale chodzi mi teraz o to, że są takie dwa punkty, do których ta książka wraca, tak, siłą rzeczy, że można wędrować po odległej rodzinie, wspominać tych i tamtych, ale takie są dwa punkty, o którym książka ciąży w sposób poniekąd taki, że są bliższe w czasie, prawda? Jeden to jest Dworek, i tutaj, prawda, historia twojej rodziny prowadzi nas nie tylko do momentu nabycia dworku i próby, prawda, dworku. Dzisiaj mamy taki moment nieprzyjazny dla szlachty w narracjach o historii, więc może powiedzmy, że ty jasno piszesz, że to był dworek, to był majątek, po prostu to był taki mały latyfundium, kupione przez mojego pradziadka Teodora Zomersteina, takiego self-made mana, no, który zaorał, osuszył najpierw bagna Pantalichy, to jest koło Dachrachowa, koło Buczacza, a później je zaorał, no i stał się takim latyfundystą. No i wydał tą jedną ze swoich córek, czyli tą moją prababcię Annę Zomerstein za Bernsteina i właściwie Józef Bernstein się żenił z pieniędzmi Teodora, a nie z moją babcią, która, prababcią, która no, nie była jakiejś wielkiej urody, ale miała o wiele więcej innych cech ujmujących. Więc ten majątek Koszyłowce zawsze był przedstawiany jako polski ziemiański dwór. Był taki Oskar Kofler, który pisał Dwory Żydowskie. To był typowy żydowski dwór, który w pewnym momencie, w 1906 roku, w momencie konwersji na katolicyzm, stał się polskim ziemiańskim dworem. I tam niemal na prawach gospodarzy, no, było dwóch księży, którzy bez przerwy bywali. No, ksiądz Lewandowski i ksiądz Myśliwy. I teraz chcę... Katolicki dwór. Katolicki dwór i teraz... Wiadomo, że dwory polskie, prawda, na Kresach, to jest czas przeszły dokonany, ale to, co jest bardzo ciekawe w twojej książce... Nie mów na Kresach, to jest bardzo irytujące. Nie, no, chodzi mi o... imperialne.
no, nie ma dworów polskich. Nie, no okej, okay, ale wiesz, chodzi mi o to, żeby powiedzieć o twojej książce, wiesz, bo tam wydaje mi się, że jest tak dużo w niej, że nie ma co robić przysługi niektórym ludziom, o nich wspominając albo o ich poglądach. W twojej książce jest bardzo poruszający moment. Nie umiem sobie przypomnieć. Jest taki cytat, który mi został w głowie, niestety proszę mi wybaczyć, nie pamiętam z kogo, że wraz z upływem lat dzieciństwo się wydłuża. Że czym stajemy się starsi, to dzieciństwo się wydłuża. I no, poruszający jest fragment, kiedy ten dworek to przestaje być tylko kwestia, prawda, no, nie wiem, rozmów o dziedzictwie szlachty albo o dziedzictwie polskich dworków żydowskich na Kresach. Nie, chodzi mi o coś innego, o to, że twoja mama, prawda, pod koniec życia wyraża wolę bycia pochowaną obok ojca. Ma 87 lat, prawda, i tak jakby życie miało się domknąć w ten sposób, że wróci do momentu dzieciństwa. Bardzo poruszający fragment, bo nie wiem, no, różne rzeczy ludzie sobie w środku życia wyobrażają, ale prawda, to, że pod koniec życia chcemy jednak wrócić do taty, tam być pochowani. Nie, mama tą utratę Koszułowiec w 1939 roku nosiła całe życie w sercu i bardzo pragnęła wrócić. Jak tylko można było, otworzono granicę, to zaraz tam pojechaliśmy. To było 10 lat Arkadii, dzieciństwa, do którego zawsze wracała. I ojciec jej zmarł w 1936 roku, więc mama miała wtedy 7 lat. I to też była utrata. I to jest taka skumulowana utrata ojca i tego domu rodzinnego. Stąd jej absolutne, kategorycznie wyrażone żądanie, żeby być pochowaną właśnie w Koszułowce. I ty to się częściowo dokonało. Ty to zrobiłeś, jest... To się częściowo dokonało. Pod koniec książki jest przejmujący fragment, w którym piszesz o tym, że prochy mamy zostały podzielone pomiędzy ciebie i brata. Tak w jakimś sensie... Tak. Ja tego nie piszę eksplicitnie. No, to pozwól, że czytelnik się domyśla, bo część prochów zostaje zawieziona do właśnie waszego dworku, tak? Tego, co zostało tam, żeby w okolicach pochować na cmentarzu, i ty takiej intymnej, skromnej ceremonii dokonujesz, no a część jest pochowana w Gdańsku wedle tego jakby sposobu, który był, jak rozumiem, pomysłem twojego brata, tak? No. Wiesz, to jest to napisane było na dosyć koniec. Publiczne, tak? Bo to transmitowała nawet telewizja, no więc przemawiał arcybiskup Łódź, trąby, orkiestry. To nie bywały, wiesz? I wielkie msze, i zadęcia, i Kaczyński. No to było... No dobrze. Nie chcę o tym mówić, powiedzmy sobie, ale dobrałem to wszystko jako jeden wielki gwałt na woli matki. Ja powiem ci, że twoja książka pozwala zrozumieć więcej niż historię twojej rodziny, bo oboje, wiesz, jesteście braćmi, którzy są tak publicznie obecni, że Anne Applebaum w książce Zmierzch demokracji, jeśli dobrze pamiętam, która była bestsellerem, ta książka na Zachodzie, no jesteście bohaterami tam, jak jest napisane, że jesteście jak takiego obserwatora trochę z zewnątrz, trochę od wewnątrz, także jak dwie strony jednego medalu. Ale powiem ci, że zastanawiam się, czy twoja książka nie prowadzi nas do tego, żeby zrozumieć coś o Polsce bardzo głębokiego, że ty jesteś gotowy na to, żeby ruszyć w stronę grobów, dokonać ekshumacji, to nie są metafory, tylko prawda, są opisy ekshumacji w twojej książce. I żeby po prostu dekonstruować ten wysiłek asymilacyjny. No a ktoś inny, jak twój brat, po prostu zostaje po stronie tego wysiłku asymilacyjnego. No, do takiego morału ostatecznie czytelnik może dojść, że to jest coś, co wprowadziło głęboki, nie wiem,
to wiesz, czy to wszyscy jesteśmy w samym środku tej waszej opowieści, ale tak jakbyś powiedział, oto powód, dla którego jesteśmy tak bardzo podzieleni. Nie, te podziały to wynikają z czego innego, to są podziały polityczne, a nie na tle asymilacji czy nieasymilacji. Ale to wiesz, to może doprecyzuję, bo tam jest taki fragment, kiedy piszesz o tym gdańskim pogrzebie twojej mamy, kiedy jest o tym, że o, tutaj jest ta Polska, 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 to jest taki fragment gombrowiczowski, trochę dość inny w tonacji niż to reszta książki, która jest bardzo wyważona i spokojna, tam jednak jakby potrzebowałeś języka takiej ironii, trochę groteski nawet. No tak jakbyś mówił o tym, że o tak, próbuje ktoś taką zlepioną tożsamość podtrzymać, chociaż to nie jest prawda, no, bo ty prawdę wykładasz na kilkuset stronach wcześniej. Ja ci powiem tak, że Żydzi w Polsce zostali wymordowani w czasie zakłady. Te niedobitki, które przeżyły, i to jakby był pierwszy destylat. Ja mówię o tych Żydach w Polakach jako Żydach piątego destylatu. Super zagłada. Potem ci, którzy przeżyli albo przyjechali ze wschodu, zadeklarowali się jako Polacy, ale w 1956 roku większość z nich wyjechała w ramach Alii dobrowolnej. Mhm. Ci, którzy zadeklarowali się jako Żydzi. Potem mieliśmy rok 68, gdzie narodowi komuniści i Polaków wskazali jako Żydów i wygnali z Polski. To był trzeci destylat. Czwarty to jest 89 rok, kiedy te już niedobitki, na margines marginesów, Żydzi, którzy korzystają z tej wolności, która się narodziła, no, deklarują się jako Żydzi. I ja sięgam do takiego piątego destylatu. Mhm. Do Żydów w Polakach. I jeżeli my, ci Żydzi w Polakach, nie potraktujemy jako tego szczytu procesu asymilacyjnego, takiej deklaracji, że to my jesteśmy Polakami, ale nie wstydzimy się naszych żydowskich korzeni. I co nam zrobicie? Tak? To my nigdy nie staniemy się normalnym krajem. Moja siostra cioteczna była przeciwna publikacji tej książki, mimo że bardzo mi kibicowała. Ja po co nam ten hejt i tak dalej, ale też uważała, że trzeba mieć respekt dla tego wysiłku asymilacyjnego wszystkich tych pokoleń. Więc widzisz, ja uważam, że polskość to jest wtedy wartościowa, jeżeli jest inkluzywna, jeżeli jest obywatelska, jeżeli jest republikańska. Ja nie chcę być Polakiem żydowskiego pochodzenia tropiony przez polskich antysemitów całe życie. Ja chcę o tym mówić głośno i z otwartą przyłbicą. Dlatego ja odwracam tę logikę. I dzięki temu, wiesz, piszesz, zaczynasz pisanie o tym, że w gruncie rzeczy przez cały, no nie wiem, że były dwa światy, tak, które się nie spotykały. No tak, bo zobacz. Książka ma je spotkać, świat polski i świat żydowski. Jak wchodzisz w logikę mojej mamy, która tak bardzo się już wgryzła w tę polskość. Tak bardzo czuła się tą Polską, Polką. I tak bardzo dbała o to, żeby ją nikt z tej polskości nie wyrzucił poza nawias. No to ona się jednak asymilowała do modelu endeckiego. Do modelu Romana Dmowskiego, który jest par excellence rasistowski. Z siłą rzeczy musiała uznawać tę upokarzającą hierarchię, że Polak katolik stoi najwyżej, ten, który ma żydowskie korzenie i aspiruje do tego, żeby być przyjęty do kultury polskiej, do tej goszczącej kultury, stoi niżej. Otóż to jest kondycja upokarzająca, niszcząca, autodestrukcyjna. Ja ją po prostu odrzucam. I stąd uważam, że mogę być prawdziwym Polakiem, ale na swoich warunkach, a nie na warunkach Romana Dmowskiego, na swoich warunkach, jeżeli będę mówił o swoich żydowskich korzeniach, wtedy będę prawdziwym Polakiem. Bo polskość jest hybrydowa. Polskość jest hybrydowa z natury rzeczy. No i nie bez powodu ten cytowany przeze mnie Julian Tuwim mówił, że gdy waszą do tych aryjskich rzeczoznawców, gdy waszą krew i moją sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha. Wiesz,
Ja mam takie wrażenie, że być może to był, że ten zabieg twojej mamy i wielu innych osób, tam pisze o Ludwiku Erlichu, między innymi historyku prawa, wybitnym naukowcu, który no jest wybrał jednym, polskość i katolicyzm. Tak, ale pewną też strategię, prawda? To znaczy, tak, że jak przychodzi, o tym piszesz, jak przychodzi rok wspomniany przez ciebie, rok 1968, kiedy władza komunistyczna postanawia wykorzystać swój antysemityzm do swoich politycznych celów i rozpoczyna nagonkę, która padła na podatny grunt, no to on się zachowuje tak, jakby to go nie dotyczyło. Wydaje mi się, że to są takie strategie przetrwania, ale też strategie milczenia po to, żeby, nie wiem, żeby twoje dzieci przetrwały, żeby... A my przy tym całym zamęcie no, dokonujemy takiego gestu wobec tych poprzednich pokoleń, które milczały. I tego milczenia znacznie więcej niż ty mówisz, bo ty mówisz o milczeniu, prawda? Jakby tu jest więcej niż... Jest jeszcze milczenie dzieci szmalcowników, jest jeszcze milczenie dzieci, prawda, ludzi obojętnych, na które to obojętność my też już dzisiaj inaczej patrzymy. I tego milczenia jest po prostu niebywale dużo. I jest takie badanie CBOS-u, które pamiętam, że niesłychanie dało mi do myślenia, że w zasadzie większość Polaków przyznaje się do tego, że pamięcią rodziną nie sięga poza swoich dziadków i babcie. Tak, to jest normalne, to nie jest nadzwyczajne. Do trzeciego pokolenia, tak. Sięganie do pradziadków, których już na ogół, no wiesz, teraz się żyją dużo, ludzie żyją dłużej, więc coraz częściej pradziadkowie żyją i oglądają swoje prawnuki, natomiast kiedyś to po prostu było niemożliwe i ta pamięć w sposób naturalny sięgała trzeciego pokolenia. Ale ja nie chciałbym, żebyśmy mówili o tej książce jako książce, która dotyczy tylko przeszłości, która jest historyczną rekonstrukcją. Mnie bardzo zależy na tym, żeby ta książka popchnęła naszą refleksję społeczną, ale też taką narodową, etniczną, nie wiem jak nazwać, do przodu, tak? Żebyśmy sobie powiedzieli, jaki Polski chcemy. Ja to przed chwilą wyraziłem. Mhm. Polski obywatelskiej, inkluzywnej, republikańskiej. I jest to Polska, która jednocześnie jakby mało było tych tematów, o których teraz mówimy. To jest też Polska, która jest jak te warstwy kolejne nałożone na siebie. Czasami to są warstwy bólu, proszę Państwa, albo takich, no, albo co najmniej niezbyt ciekawych historii. Bardzo też dla mnie poruszające były te, powiedzieliśmy o dworku, może wspomnijmy jeszcze, powoli już zmierzając do końca, bo prawda, godzinę mamy prawie już na godzinę, liczniku, godzinę. Prawie, tak. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa o tym Gdańsku, który ty odkrywasz i którym się też wydaje takie poruszające są te fragmenty, kiedy wspominasz o tym, że to zdawanie sobie sprawy, kim jestem, to jest taki też chwila, kiedy to może przeczytam, tam gdzie w stanie wojennym odbywała się nasza studniówka, w czasie której czyjaś niewidzialna ręka wykręciła wielkie porcelanowe korki, by przy świecach odśpiewać hymn narodowy i uczcić pomordowanych górników z kopalni Wujek. Otóż na tej właśnie auli z piersi u wznieślonej niemieckiej młodzieży narodowej rozbrzmiewało, i tu przejdę do tłumaczenia, już trąbka gra, to apel nasz ostatni, do boju gotów jest już każdy z nas, Hitlera flagi wkrótce wioną ulicami, dawnej niewoli już się kończy czas. Śpiewano też, kiedy żydowska krew tryśnie spod noża, i tu kończysz słowami, ten fragment słowami, i tamci źli Niemcy i my dobrzy Polacy równie przejęci w tej samej auli śpiewaliśmy swoje hymny i pisaliśmy egzamin maturalny. Oni pisali o swoim duchu dziejów, a my o swoim. Wiesz, jakby jeszcze do tego dochodzą relacje polsko-niemieckie. Tak, tam. Ale ja myślę, że w ogóle taki zapis tego tragizmu wieku XX, to Raymond Aron mówił, że historia jest tragiczna. I że trzeba rozumieć tragizm historii. I trzeba mieć tylko oczy szeroko otwarte, bo no, ten Wrzeszcz, ten Langfur, w którym się urodziłem i spędziłem 40 lat prawie życia, no to jest takie miejsce na ziemi, no, gdzie
gdzie dokonywały się wszystkie okropności wojny. Daleko jest Stutthof, gdzie był zniszczony Gdańsk. No. W ogródku babci okazywało się, że kości być może ludzkie, tak? No ja się wychowywałem na dawnym obozie jenieckim, tak? W Oliwie. Tam babcia wybudowała swój dom z dziadkiem. Ale to wszystko piszę dlatego, żeby pokazać, że historia jest tragiczna i że musimy robić wszystko, żeby ona się po prostu nie powtarzała, bo jak widać na Ukrainie, skąd właśnie wróciłem, byłem w Iziumie, byłem w Charkowie, w Kupiańsku. To się dzieje dalej. To się dzieje dalej i to nie przestaje się dziać. Proszę Państwa, nie wiem, w zasadzie chyba nie będę szukał innej puenty, proszę Państwa, byłoby to zupełnie niezbędnym wysiłkiem. Chciałbym Ci ogromnie podziękować za tę rozmowę. Ja dziękuję. Jest to książka, którą, proszę Państwa, z całego serca polecam. Ogromne zaskoczenie. Jeszcze raz podkreślam, to jest Jarosław Kurski, którego nie znają Państwo. To jest napisane językiem stonowanym, wyważonym, miejscami chłodnym, ale książka jest gorąca od historii poruszających. W zasadzie, tak jak powiedziałeś, tożsamość polska, żydowska, niemiecka, ukraińska, rosyjska, wszystko tu się znajduje. Z brzucha, tak? To jest napisane po prostu. Więc Jarku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za tę książkę. Żegnam się z Państwem tradycyjnymi słowami przypomnienia, że jesteśmy czwartkową odmianą wideo podcastu. Jutro zapraszam na rozmowę Jakuba Bodzionego w piątek, czyli cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Dziękuję także Państwu jak zawsze za wsparcie naszych rozmów i naszego wysiłku w imieniu swoim i całego Zespołu Kultury Liberalnej. I zapraszam Państwa na rozmowę w następny czwartek. Do zobaczenia. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Do widzenia.